Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfield i dzisiaj lecimy do Akili na imprezę. Bierzemy ślub. A jak czasu wystarczy, to zrobimy jeszcze jakąś misję. Każą nam iść do Jacoba, pewnie o jakieś błogosławieństwo zapytać czy coś. Także pobiegnijmy sobie do niego. Ciekawa jestem tej imprezy, jak to będzie wyglądało, no bo mówię, naprawdę się tego nie spodziewałam. Że do czegoś takiego dojdzie. Nigdzie się nie obiłam o takie informacje, że można tutaj śluby brać, dlatego jestem zaskoczona i ciekawa jednocześnie. Chodźmy do Jacoba. Bardzo szybko tracę powietrze, nie wiem czemu. Spotka się z burmistrzem w sprawie pracy? No, jeszcze nie, dobrze. Widzę, że kolejne misje nam tu wyskakują, jak tylko przechodzimy obok kogoś. Jakby schowała tę broń, to byłoby milej. A kim ty jesteś? Kurde, to pewnie jakiś ksiądz. A co tak przystrojone, jakby to już on wiedział, że coś się dzieje? Halo. Apparently we're having a ceremony today. Although right now, it's just me and the mayor cooling our heels here. Jacob, it's a special day. This always happens. No, this is my son and his usual sloppiness. Na pewno ma teraz o czym myśleć. Znasz sama, on nigdy nie był zbyt zorganizowany. Ciebie też dobrze widzieć. Yeah, you're right. Manners. Welcome to my house. Well, in a sense, your house, too. Soon. Listen, you know, I know. Hell, the neighbors know my son and I don't always get along. I do care about him. He's blood. And he gave me Cora. But the way he looks at you... You have a chance at real happiness together. So, thank you. Może czas mówić do ciebie tato. Dziękuję. You got it. After the ceremony, it looks like I get to have Cora for a little bit. I don't know if you had anything to do with Sam doing that, but if you did, you have no idea what it means to me. Nie odmówię dziadkowi czasu z wnuczką. Cora jest podekscytowana na myśl o waszym spotkaniu. Is she? Well, of course. Awkward small talk over. Lillian Hart should have arrived at the starport. Might be nice if someone went to meet her. And better fetch Cora, too. She's exploring the city. Which means she's at Sinclair's bookstore because she's, well, Cora. A Lillian ma też by... No ta, no... Kurde, Liliana naszej ceremonii... Dobra, w sumie, lubimy się z Lilianką. Ech, niech będzie, że jeszcze muszę iść i zgarnąć własnych gości na własny ślub. No ale dobra, niech będzie, jak tak chcą. To chodźmy. Outside the wall, things get dicey. Asta are no joke. Even for us. Zaczniemy od kogoś, kto jest tutaj. Nie wiem, to jest księgarnia? To jest księgarnia. Sure. Why are people so damn But your shop is like the books? Best in the galaxy. I had to drop by. Well, thank Could you. I get the... Oh, hi. I got a new book. Charles Dickens. Fiction. What? Great Why Expectations. Not related to today. Or is it? What time is it? Shit. Oh. Sorry, swear, I lost track of time. W dobrej księgarni potrafi się całymi dniami. Wait, can't we? We're done here. I know, right? And Sinclair's is absolutely the best. I want to let you know I'm okay with this. The ceremony? Dad is dad, but he's lonely and you make him happy. And I like your ship loads. Oh, and you, too, of course. No, to dobrze, że nas lubi. Mam nadzieję, że to jest okej. Kocham cię, Cora. No dobra. Wow. No tears. Big girl. I love you too. Very, very much. So, big day. Let's get to it. I'll get to the estate right away. Dobra, Corę zgarnęliśmy. Mogę to zabrać? Pisz o tym, co znasz. Może sprzedawczyni książek rozwiązującej zagadki kryminalne dzięki wiedzy o starożytności. Coś jak Sherlock Holmes, tylko literacki. Może znajduje sprawy w telewizji.
albo ma dawnego rywala, a dziś partnera w ochronie Akili. Trzeba tylko pomyśleć o zakończeniach. Porządne rozwiązanie zagadki sprawia, że wszystko się klei. Różyczka z obywatela Kenia? Kania? Kto gdzie jest w raju utracony? Tyle wszędzie Dickensa, więc może coś... No nie wiem, w ogóle nie rozumiem tego, o co to chodzi, ale okej, przeczytaliśmy. Niechaj będzie książki. Dobra, nie będziemy kraść książek z księgarni. Idziemy jeszcze po Liliankę. Gdzie ona się tu ukrywa? Aha, bo ona w stacji, tak? Gdzieś tam wylądowała. Zaczekaj, bo my tak trochę krzywo idziemy, ale... No, ja też się jetpacka... Okej, let's all just take a breath here. We all want to protect people from the Ashta. We're on the same side here. The hell with that. This ain't the way things are done, and that's the end of it. With due respect, I have repeatedly explained that I do not need permission. I came to you in the spirit of cooperation, but if this is the reaction... 20 years, you've done this my way, and it has always worked. Always! Why are you trying to fix something that ain't broke? Mr. Wilson, we can deal with the Ashta better, safer. We didn't turn down fire or space flight because we'd managed just fine until that point. I will not be talked down to like this. Okay. Miss Alpin, please don't take any further action until we've had some time to think this over. All right? We need to be smarter, better in the way we handle the Ashta. Okay, porozmawiamy z wami później. O co chodzi z Asztami, czyli z tymi takimi psowatymi potworkami. Możemy sobie przejść tak trochę... O, siema Lilianka. So, you're the one that's picking me up? Mm-hmm. Nice to see you in a less life-threatening situation. Cieszę się, że dałeś radę przybyć, Lilian. Happy to be here. Just to let you know, this shouldn't be awkward. Sam and I were never meant for each other, and we both moved on from whatever we had. Some unsolicited advice. Be there for him, all the way. He and Cora deserve that. Pewnie. Dam siebie 100%. Glad to hear it. I know the way to the Co estate. Meet you there. Okay. No to jak już wszystkich mamy, bardzo kameralnie widzę będzie. Hello. Może to i lepiej, mniej stresu. O, ja tak trochę mało życia mam. A to może. Może sobie łykniemy apteczkę. Przecież tyle ich mamy. Mhm. Powietrza za to mamy mało. Czy jestem przeciążona, że tak mi leci? Chyba nie. Chyba się wypakowałam ostatnio. A może? No cóż. Posiadłość rodziny Cole. No dobra. Wszyscy są? Kurczę, muszę zapisać grę, bo nie wiem. Nie jestem pewna tego, jak coś to wczytamy. Well, everyone's here. You ready to start the shindig? No. Okay, I'll let Mr. Cartwright know. Welcome, everyone. One of my favorite duties as mayor is to preside over joyous occasions like this. Couples like yourselves, full of love and affection and eager to share a life together. Well, it's a blessing. Oh, we're a blessing now. Mayor's laying it on real thick, Annie. Cicho. Błogosławieństwa były w moim porannym menu. I had mine with a side of delicious anticipation. Sam, have you prepared any vows? Oh, right. Here goes. Life comes easy for some folks. They get most things right the first time. But that has never, ever been me. But this time, I know I got it right. Because of you. I know you've had a tough life, too. But we really are the lucky ones. There are a million... billion stars out there. To find anything that really matters is kind of a miracle. And as the good mayor says,
I'm truly blessed because I have you in my life. Co by to powiedzieć? Bo wiemy, że poznanie ciebie, nie, przez całe życie w moim sercu była dziura, wypełniłem poznanie ciebie. Sweetheart. Życie nie jest proste, nie daje forów, ale razem możemy wszystko. Look out, galaxy. I understand you wanted a moment here, Sam? I never met someone who knew me, the real me, and still wanted to be with me. I want you to have this. It's my Free Star Ranger badge. Looking back, I'm grateful. Because every step and every misstep brought me closer to you. That's very touching. Excuse me. By the power vested in me from the Articles of Confederation, I officially, and quite happily, declare you life mates. Let me be the first to congratulate you both. Yay! Wierny partner. Już? I tak żadnych ciuchów? I... Love you make every day special. Co sądzisz o naszym związku? Giddy. Positively giddy. And other things. But mostly giddy. Another day in paradise with you. But time to get back to work. Można powiedzieć, że to nie wypaliło, jak to by było straszne. Ledwo co się hajtnęli. Dobrze. No to szybko poszło, nie? Szybko poszło i co mam zaznaczonego? Aha, tutaj. Tylko, że jak lecieli... No dobra. Bo kilka questów się pojawiło i chciałam może je zrobić, na przykład to przesłuchanie. Albo, no właśnie, tutaj albo ten testament. Spotka się z burmistrzem w sprawie pracy. Może zrobimy burmistrza, zanim dołączymy do tej frakcji, bo mam wrażenie, że jak dołączymy do tej frakcji, to będzie, wiecie... Was that it? Million questów. Good to meet you, friend. Name's Elias Cartwright. I'm the mayor of Aquila City. Now, I've got a memory for faces, no and właśnie, I can't mówi, say to, I've seen yours around here before. I make it a point to introduce myself to everyone who passes through our fine city. As the founder himself once said, there's no substitute for a warm welcome and a friendly smile. Dzięki. You're more than welcome. As I'm sure you know, us folk in the Free Star Collective put great stock in human kindness and generosity of spirit. I like to think that's what sets us apart from our neighbors in the United Colonies. We don't rely on machines or bureaucracy. We rely on each other. I won't pry about what brought you here. That's all of your business and none of mine. However, I'd be more than happy to give you the scoop about the core and Midtown. Ordenio? The core is the oldest district and represents the original settlement dating back to the days of Solomon Coe. The descendants of the original settlers still make their home there today. Powiedz mi więcej o Franku Langstonie i Frank's just the latest owner of the old Hersonove Manor, and he's the worst, simply the worst. But it's been a problem since the Hersonove family ran out of heirs. There's no wrong the Cartwrights have been trying to right for decades. And hence, well, I need help. Lubię pomóc, gdy trzeba coś naprostować. A co tak bardzo nie tak z tym Frankiem? He's just another slick, rude, neon corporate hack. Full of himself and just awful. I mean, the core is history itself. Cads like him don't belong here. A to nie jest ten, na któregoś natknęliśmy wiele, wiele odcinków temu, który powiedział, że kupi posiadłość i że wszyscy mają za zło, że on ją kupił, bo to jest historyczne, a on po prostu ją kupił, a powinni mieć pretensje do tych ludzi, którzy go sprzedali, ten dom. I was right to talk to you about this. The last Hossenove was Sahar. Sad tale there. By all accounts, when she lost her last grandchild around 40 years ago, well, it broke her. She packed up and just plain left the estate. Built some farm far from Aquila City and the protection of its walls. It didn't take long before the Ashtar overran the farm and just like that, no more Hossenoves.
biedna Sara chciała odejść na własnych warunkach. Sahar. No. A lot of folks thought the same. So I need someone to go to the old Sahar farm, brave the Ashtar, and see if she left a will. I swear I'll honor her wishes. Akila owes her family that much. And if it happens to kick Mr. Big Shot out of the core, well, that'll be a bonus. Okay. Dobrze, chętnie panu pomogę, panie Cartwright. No dobrze. You are a blessing. No, się już to słyszałam. Is elsewhere on the planet. If you can't handle Ashtar, please just don't go. I don't want this whole sordid story to have more tragedy. Be careful. And look out for yourself. Dobrze. Zabierz testament z jej farmy. No, dobra. Myślę, że to gdzieś jest na tej planecie. Tylko to może być daleko. No więc pójdźmy sobie o właśnie. Tutaj. Polecimy sobie statkiem. Będzie najszybciej. Ha, szybki ślub. Szybki quest. Mam nadzieję, że będzie szybki. Testament, pyk, pyk. O, coś się zacięłam pod statkiem, o kurde. No i... Naprawdę... O, dobra, tędy chyba wyjdziemy. Chodź sam, bo ten nasz statek to jest jakiś... Co my tu mamy? O. Roślinki nie do końca przeskanowane. O, tu nie ma w ogóle tej... O, co to? Złote pnącza. Halucynogen. To mamy prawie przebadane. Dobra, zaraz pójdziemy na tą farmę. Ja tu jestem bardziej zainteresowana. O, proszę. I mamy tutaj coś, czego szukamy swoją drogą. Włókna. A, to może nie. Lodohaczyk. Właśnie widziałam ten gaz, który wlazłam. Woda. Akurat mało istotna. Zrobimy takie małe kółeczko i wracamy. Kiedy indziej sobie pozwiedzamy na zaliczenie. Zasobów mamy w sumie 6 na 6. O, możemy wrócić do naszego badacza drzewek w Atlantydzie. Dobra. Mamy to. Tu mamy 63. Tutaj kobalt zbierzemy. Tu jeszcze z daleka? Jak daleko? Musimy podejść, znaczy blisko. Dobra. Wystarczy tego dobrego. Fajnie się to skanuje, ale przyszliśmy tutaj w innym celu, prawda? Przyszliśmy tutaj w celu... w tamtym celu. O, nawet... Aha, bo ja poszłam w tą stronę całkowicie, dobrze. Aż ty. A co tu się wydarzyło, że tak stoją tutaj? Can you use that for crafting or profit? Co to się wydarzyło? Co tu się dzieje, że to jest... Dziwne. Taki trochę ekspermowy, nie? To... To było dziwne. Pewnie się spakowało. O! O kurde. Pięknie to zrobiłam. Dzięki, Sam. No właśnie, to widziałam. I co, dwa aż ty ją załatwiły? Kurczę. Biedna. No to zobaczmy, co tu w środku słychać. W środku nie powinno nich być, nie? Oho,
jedzonko, płatki, pieczeń. Weźmiemy tak, będzie lepiej widać, co jest do podniesienia. Testament. Rozmawiaj z Frankiem o testamencie. A wiecie co? Chciałabym tak, zobaczyć nowe przedmioty. Przede wszystkim... Gem. Halucynogen. Kefir, kobalt, lit, materiał. O, takie ładne. Prezent od sama w dowód miłości. O, ojej. Dał nam takie... Aha, no dobrze. Rangera nam dał. Ale ja ten testament chciałam. Testament ma wiele stron, lecz najważniejszą jego część jest zapis, który wskazuje Blake'a Aldwella jako głównego spadkobiercę. Wygląda na to, że był nieślubnym dzieckiem jednego z jej synów. No to, no, jak pogadamy z Frankiem, to on pewnie powie, słuchaj, nie dawaj im tego testamentu, ja ci zapłacę, pozwól mi tu żyć, bla bla. A jeżeli jednak ten dom się należy komuś innemu, no to chciałabym prawowitemu właścicielowi go przekazać. Aha, to jest drugie wejście. Nie! I tak się musiało zamknąć. Dobra. Tu coś jest? No właśnie, nie wiem, co wy tu robicie. Tak, a co? A, bo jestem przeciążona, bo widzę, że mi spada. Tak, jestem przeciążona, no. Myślę, że tu możemy jakiś tani skafander na przykład wyrzucić. Te mają nawet ładną cenę. Dobra, już. Skafandry są ciężkie, a tam po 4000 pokazuje, więc ja bym je sprzedała pewnie po 1000. Albo i mniej nawet. Teraz mamy co robić? Porozmawiać z Eliasem, aha, czyli możemy po prostu wrócić... Tak, tutaj. Chyba idziemy, o właśnie, do Władimira, jeszcze mieliśmy iść do jego domu. Kurczę, teraz mi się przypomniało, ile wy mi czasu temu to mówiliście, że on skoczył do tego domu, bo tam mogą być fajne nagrody. Muszę sobie to zapisać, to rzeczy do zrobienia. Tu jest tyle misji do zrobienia, każdą by się chciało zrobić i o, i tak to się kończy tym, że się zapomina o najważniejszych. Władimir, jego dom, to pewnie jakiś quest jest na to, muszę go tylko znaleźć. Teraz tak. Tam mamy Eliasa, a tu mamy Franka. Myślę, że idziemy do Eliasa od razu. No nie, ten Frank jakiś taki był bardzo wybuchowy, agresywny. Znaczy ja go z jednej strony rozumiem, no on po prostu kupił dom i... Nikt nie powinien mieć za złe mu tego, że akurat kupił zabytek, ale jednak kupując dom... To chyba taka informacja gdzieś jest, że to był zabytek. Powinien się zastanowić, czy w sumie warto, ale... Temat rzeka. Like I said. Be careful. I'd rather you forget the whole Hasanov business rather than getting hurt. You got it! That's wonderful! But Blake Aldwell... Wait, let me think back. There was a Blake. Might be we can track him or any surviving kin down. I'll get my lawyer on this. Frank Langston's in for a rude surprise. And we can maybe see a Hasanov return back to the core. Czas na zapłatę. Frank tego tak raczej nie zostawi? No nie wiem, nie znam go. No cieszę się, że działamy na rzecz Hasanowów. They helped make the Freestar Collective. If they have living heirs, well, it's more than I could have hoped for. You've more than earned this. You've done the city a great service. No dzięki, 2500. Może być. Ale chyba mamy level, no właśnie. I teraz mamy tak, na pewno mamy perswazję, ale mamy perswazję 3x4. Myślę, że możemy ją sobie już teraz na ostatni poziom wrzucić i 50% większa szansa powodzenia, kiedy próbujesz użyć na jakimś perswazji. Chociaż mamy te manipulacje, więc nie wiem, czy jest sens, bo w takich momentach zagrożenia, że tak powiem, to ta manipulacja fajnie działa. Dodatkową amunicję, to też tego nie chciałam, chyba że tutaj się odblokowało, o właśnie. Statki o 10% potężniejsze automatycznie będą się zgadzały na żądanie pirackie. Nie.
Możesz zmusić wybraną postać, która ma maksymalnie twój poziom, aby zaprzestała na pewien czas walki. Uciekała. Zadawaj o 10% więcej obrażeń od broni i otrzymuj 15 punktów odporności na obrażenia za każdy używany skafander i hełm, kiedy nie, to nie. Przekupstwo w wyzwaniach perswazji. No nie wiem, czy mnie interesuje to drzewko. Pozwala wykonywać ślizg bojowy. A może pójdziemy w strzelby? 20% obrażeń, 10, 30. Zabójstwa ze strzelby dają niewielką szansę na ogłuszenie dodatkowych celów za pomocą strzelby na pewien czas. Tutaj by coś było jeszcze. Przybicie pancerza. Tyle fajnych rzeczy jest, no jest tyle fajnych rzeczy. Produkcja broni, żebyśmy mogli jakieś perki na przykład. Możesz wytwarzać ulepszone farmaceutyki. Moduły placówek. Właśnie tutaj też pisaliście w komentarzach, żebym zobaczyła jakie perki, jeżeli chce się brać za budowanie placówek, bo są pomocne. Ulepszony moduł placówki i badać dodatkowy moduł w laboratorium badawczym. Doskonałe moduły, tylko że ja nie wiem co to znaczy. Co to są te moduły placówek? No i tutaj mamy tak to co... Broń energetyczna statku powoduje 10% więcej uszkodzeń. A jej użycie w trybie celowania kosztuje mniej. O, osłony statku byłyby fajne. Tylko czy ja chcę iść? Kurczę, no. Może pójdziemy w to budowanie, no bo będziemy musieli się niedługo za to zabrać. Tak czy siak. Trzeba się za to zabrać. Także mamy budowanie placówek na przyszłość. Dobra, ale co z tym... Co z tym Blake'iem? To ja nie muszę go znaleźć? Chyba nie. No dobra, to jakąś drobną jeszcze zrobimy. Co? Zlokalizuj planetę z cechą. Trochę nie działa to, bo przeważnie... Znaczy przeważnie. Nie tak. Wszystkie. Pokaż wszystkie cele. Pokaż na mapie. Porozmawiaj z doktorkiem. Ale to jest... Przecież my nie jesteśmy tutaj. Mapa. No właśnie, my jesteśmy tutaj. No z Davisem mamy porozmawiać. A jeszcze jak to odsuniemy, czy ty masz... Ty masz księżyce. Skanuj. Skanuj ten. I skanuj ten. Nie ten. Oto. Tyle zasobów. O kurczę. Nie, nie, nie. Wszystkie trzy przebadane. Tutaj ile w ogóle księżyców mają? Patrzcie tutaj. Spotkaj się z Milaną. Aha, tutaj to, czego nie mogłam. Tu mamy na księżycu porozmawiać z Davisem. Placówka wydobywcza. No dobra. Ale... Pokazywał mi na księżycu, bo gadaj z Davisem. No, my jesteśmy. No właśnie, pokazuje nam, żeby wejść na statek. Ktoś tu jest, nie halo. Misje. Tu. Porozmawiaj z Davisem. Thank you.
Dlaczego tak dziwnie działa? No i co, jak wyjdę na statek? No zobaczmy jak to, no zobaczmy, no. Cockpit. Co, mam odlecieć? Może on gdzieś jest w przestrzeni? No nie, patrzcie, Akila każe nam wylądować, żeby pogadać z Davisem. Coś tu jest, coś tu się zepsuło. Bo, o, teraz to mi pokazuje A nie, tu jednak. No, to ja nie rozumiem. Co się z tym Davisem stało? Davis kłóci się z naukowcem. Chodzi o próbę znalezienia lepszego. No, on był przecież na tym, w mieście. To jakieś bugi, czy ja coś źle robię? Wydaje mi się, że coś się mogło zbugować. No, bo on przecież przebiegaliśmy koło nich, nie? To tam Davis stał. Co ta trójka, co stała? Gdzie oni tam? Kurde, żebym ja wiedziała, w którym to miejscu było. Może pamiętam. Tylko, że dlaczego misja mi pokazuje tam? To mnie niepokoi trochę, że mogę go nie znaleźć? On był, jak biegliśmy odnaleźć to, nie? Chyba Liliankę, czy nie? Na czym ja miałam? Nie? Atmosfera osobista. Zawsze nie wiem, czy nie mogę spamiętać. No idź. Biegliśmy chyba tędy. I tu jakoś biegłam do góry. Kill for a cup of coffee right about now. To nie tędy. No ja tam jakoś tak gdzieś skręcałam dziwnie. Czekaj. Oh, just one quiet day. That too much to ask for? Nie. Gdzie ja z wami gadałam? No, just from the feet. We cleaned it right up. I don't like those hooligans in Tutaj gdzieś. No nie wiem. Nie wiem, czemu mi tak pokazuje, że go tu nie ma. Może on gdzieś poszedł? Obywatelka, obywatele. Nie, przede wszystkim nie jestem chyba w dobrym miejscu. Bo nie pamiętam, gdzie ich spotkałam. Miasto jest dla mnie zdecydowanie za duże, żebym spamiętała takie rzeczy, gdzie ich spotkałam, gdzie oni się kłócili. Tak to jest, jak się od razu questów nie robi. No dobra. O. Dzień dobry. Aha. Moi drodzy, to tu się pożegnamy. Ja poszukam jakiegoś fajnego questa, zrobimy go sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. I do następnego. Bye-o.